starszy kapitan Witold Gonciarz. Proste pytanie, na które teraz trudno odpowiedzieć. Kolejny pożar młyna Szancera i cisną się na usta podejrzenia, czy to było podpalenie. No mi się wydaje, że to nie jest pytanie kierowane do nas, tylko to trzeba pytanie kierować już do służb, które zajmą się tym zdarzeniem. Po tym, jak my ugasimy ten pożar, swoje czynności będzie tu prowadziła pewnie policja i oni na to pytanie będą mogli panu odpowiedzieć. Pożar zgłoszono o 20:30, ile się nie mylę. Na tą chwilę nie mam karty manipulacyjnej, także, ale tak mi się wydaje, że około godziny 20:30 zostaliśmy zadysponowani na miejsce zdarzenia. I co się zapaliło? Pożarem była objęta część konstrukcyjna, która jeszcze pozostała w tym budynku, drewnianych stropów oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych w tym budynku, które jeszcze nie uległy zniszczeniu podczas poprzednich pożarów. No i nasze działania polegały na ugaszeniu tych elementów konstrukcyjnych, które jeszcze ugaszeniu, jeszcze akcja trwa, także jesteśmy jeszcze w trakcie dogaszania tej konstrukcji drewnianej, która się paliła. Ta akcja była bardzo utrudniona ze względu na to, że budynek częściowo grozi zawaleniem. Nasze działania były prowadzone z jednego działka, które było bezobsługowym stanowiskiem gaśniczym oraz z działka z drabiny mechanicznej, z którego prowadziliśmy działania gaśnicze przy użyciu drugiego działka gaśniczego.